Cześć, witajcie w najnowszym Hit or Shit. Spotykamy się w 2019 roku. Miało być co prawda wcześniej, ale po pierwsze się nie chciało, a tak na poważnie trzeba było zainwestować troszeczkę w sprzęt. Nie było jakichś fajnych tytułów, którymi można byłoby się zająć, ale dzisiaj mamy na warsztacie coś zacnego. Pierwsza gra rodzinna w historii, czyli seria Mortal Kombat, wraca w wielkim stylu, przynajmniej mam taką nadzieję. I zobaczymy po kolei, co tutaj dzisiaj mamy. Ja trochę jedziemy z tym. To można czekać na premierę tego tytułu. No, obklejony jak zawsze, żeby nie było za łatwo. Czekajcie, tutaj coś jest. Halo, dobra, to kartonie już poszło. Co za głupia moda z tymi taśmami przecież. Ale to nie ma innego wyjścia. Mortal Kombat znana doskonale wszystkim seria. Gra bardzo brutalna, podobno. Jak dużo osób twierdzi, mi tam nie przeszkadza. Lubię grać w każdą kolejną część. Czekajcie, co jeszcze od spodu jest? Aha. Od spodu jeszcze dali tasiemkę. Dobrze. Tu jedziemy i od spodu. Dobra. Jeszcze. Sprawdźmy z tej strony. Taśmy mamy chyba wszystkie z głowy. Idziemy dalej. Sprawdzamy. No szkór nas, chodź. No to już przechodzimy do zawartości głównej. Co my tu mamy? Czekamy na to dość długo. Zaraz będziemy sprawdzać. Najpierw wyjmiemy jedną część. Znowu taśma. Może nic więcej nie ma, nie ma. Dobra. Idziemy. Największe na koniec. Jedziemy z mniejszym. Mamy oczywiście grę Mortal Kombat 11 w steelbooku. Sprawdźmy, czy nie ma kodów na pierwszej stronie. Nie, nie ma, zasłonięte, dobrze. Sprawdźmy, co mamy spośród kodów. Instrukcja w 20 paru językach, których nie znam. Kod na zawartość dodatkową. Nie wiadomo jaką. Kod bonusowy na postać Shao Kahna. No i oczywiście sama płyta z grą. Ładne, eleganckie i czytelne opakowanie. To by było na tyle, jeśli chodzi o to. Jedziemy dalej. Kolejny kod DLC. Ma złotą skórkę dla Skorpiona. Też dziwne, bo Skorpiona zawsze zbroję złotą, więc bez sensu trochę, no ale dobra. A co my tu mamy? Kolejny steelbook, w którym mamy zawartość bliżej nieokreśloną. Złoty medalion z logiem. Złoty. Chciałbym. Zobaczymy. Ale prezentuje się naprawdę elegancko. I mamy jeszcze oczywiście kartę potwierdzającą certyfikat autentyczności. Mamy egzemplarz numer 19868 na 20 000. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o drobiazgi. Dawno nie walczyliśmy z folią i z taśmą. To jedziemy. Sprawdźmy, co jest główną zawartością tej edycji. Tania nie była. Ciężko ją zdobyć. I z tego co wiem, sprzedaje się bardzo dobrze w całej Europie. No i oczywiście w Stanach, skąd firma Midway się wywodzi. Teraz już pod szyldem Warner Bros. Ale z
strony, to prawie ojczysty. Tego studia. Dużo sobie obiecuję, jeśli chodzi o wykonanie tego gadżetu, bo to ma być maska skorpiona w skali 1 do 1. Nie chcę się rozczarować. Ale to się za chwilę wszystko wyjaśni. Co oni mają z tymi foliami? Pachnie nowością. Trzyma się, nie trzyma. Podstawka okraszona logotypami Mortal Kombat. No i sam produkt właściwy. Maska skorpiona w skali 1 do 1. Nie da rady jej założyć. Na Halloween byłoby ekstra. Zobaczymy, jak się będzie teraz prezentować. Tak prezentuje się właśnie główna zawartość. Wykonana jest naprawdę z bardzo dobrego materiału. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakieś PVC. Podobnie jak Digger 131 w edycji kolekcjonerskiej World of Tanks. I jeśli chodzi jeszcze raz o całą zawartość tej edycji, prezentuje się następująco. Certyfikat, steelbooki. Zawartość dodatkową. No i instrukcja w suahili i w tym podobnych językach. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejnym Hit or Shit, kiedy najprawdopodobniej za miesiąc, kiedy ukaże się edycja kolekcjonerska gry Rage 2. Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.